Sanulok to jedno z najstarszych miast w Tajlandii, założone ponad 600 lat temu. Phitsanulok znajduje się na północy Tajlandii i leży na równinach z kilkoma wzgórzami. Miasto znajduje się w dorzeczu rzeki Nam. W mieście znajdują się słynne wizerunki Buddy. Dotarliśmy do tego miasta późnym wieczorem. Po zakwaterowaniu w hotelu Topland wybraliśmy się na zasłużoną obiadokolację. Na miejsce posiłku wybraliśmy uroczą restauracyjkę nad rzeką Nam z pięknym widokiem na miasto. Zamówiliśmy dwa rodzaje kurczaka. Jeden na ostro, drugi łagodny po tajsku. Panowie zamówili typowe danie tajskie Tom Yum. Jedna zupa miała być z kurczakiem, a druga z grzybami i wieprzowiną. Dania wyglądały smacznie, ale mężczyźni byli mocno rozczarowani, ponieważ w zupie z grzybami nie było wieprzowiny, a zupa z kurczakiem miała tylko kurze łapki w środku. Dla Tajów każda część kurczaka to mięso, a Polacy spodziewają się konkretu zamiast kości. Na szczęście było lokalne, smaczne piwo Chang i Leo dla poprawy humorów. Zajrzyjcie też na nasz kanał Mikronek. Jest film o sanktuarium słoni. Jest też Tajlandia w pigułce, czyli Tajlandia magiczna. Obejrzyjcie też film Tajlandia Biała Świątynia. I oczywiście Sukhothai, stara stolica Tajlandii.
Sukhothai to stolica wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W kolejnym filmie pokażemy wspaniałe miejsce z czymś dla ciała, czyli pysznym jedzonkiem, i czymś dla ducha, czyli bajkowym miejscem pełnym motyli, orchidei i pięknej tajskiej przyrody. Zapraszamy! Przygotowujemy kolejne filmy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie nasz kanał.